Szkoła będzie taka, jacy będą uczniowie i nauczyciele. To jasne. Ale także na nauczycieli i na uczniów wpływać będzie sama szkoła. Od tego, jaką będzie wypełniona treścią, jakich treści będzie uczyć, przekazywać, zależy rozwój uczniów, rozwój nauczycieli. Szanowny panie ministrze, państwo parlamentarzyści, ekscelencjo, drodzy samorządowcy, szanowni państwo, a nade wszystko wy, drodzy uczniowie tej nowej, pięknej szkoły w Branicy Radzyńskiej. 1 września to czas powrotów. Czas powrotu do szkoły, ale także czas powrotu do przyjaźni, do znajomych, do kolegów i koleżanek. Pytałem Bartka i Natalię, koło których miałem wielką przyjemność zasiąść, czy cieszą się z tego, że będą wśród koleżanek, kolegów z powrotem. Jak najbardziej tak. Myślę, że wszyscy się cieszymy, i rodzice, i dzieci, i młodzież, że prócz tego, z czym 1 września kojarzy nam się od strony szkolnej najbardziej, że wrócimy do tego normalnego życia koleżeńskiego, przyjacielskiego. Oby tak było, oby to trwało jak najdłużej, oby już nigdy żadna pandemia nie zakłóciła normalnego toku funkcjonowania szkoły. Szanowni państwo, szkoła ma uczyć oczywiście języka polskiego, matematyki, przyrody, geografii, innych przedmiotów, to jasne. Ale nie tylko tego. Szkoła ma uczyć także odpowiedzialności, ma uczyć tego, czym jest przyjaźń, czym jest wspólnota, czym jest patriotyzm. Taka szkoła, wypełniona taką treścią, będzie dla nas, Polaków, wielkim wsparciem. Wsparciem w rozwoju, poszukiwaniu tego, co nowe, odkrywaniu tego, co piękne, nieznane, ważne, inne. Nasz wspaniały, wielki Jan Paweł II mówił, że człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale poprzez te czyny jest jednocześnie twórcą niejako samego siebie. Dodałbym także twórcą otoczenia, twórcą wspólnoty wokół siebie. I to jest takie nasze wielkie zadanie, abyśmy w chwilach próby, ale także w tych dniach normalności potrafili wykrzesać z siebie to, co najbardziej wartościowe. Tego wam życzę, drodzy uczniowie szkół podstawowych, średnich, wyższych, żebyście mieli w sobie tą siłę, tą dumę i potrzebę, dumę ucznia i potrzebę sięgania ciągle wyżej. Żebyście proporcje, chorągwie waszych marzeń trzymali wysoko, żebyście za nimi podążali, żeby one były także ważne, dobre i piękne dla całej naszej ojczyzny. Wczorajszy dzień i dzisiejszy to bardzo ważne daty. Bardzo ważne daty nie tylko dla Polski. To kluczowe daty w historii świata. Wczorajsza, przepiękna, kiedy Polacy dali światu solidarność. Solidarność, która uczy nas, że dobro jednostki, wasze dobro, dobro każdego ucznia, każdego człowieka nie musi stać w konflikcie, w kolizji z dobrem wspólnoty. Że to jest fałszywa alternatywa. Że one są piękną całością. I dzisiejsza data, kiedy wspominamy
Okrutny najazd hitlerowskich Niemiec na Polskę to też data kluczowa dla całego świata, bo postawiliśmy tamę złu, które nie mogło już bez przeszkód, tak jak wcześniej, szerzyć swojego niszczycielskiego dzieła. I Polacy, ponosząc ogromną ofiarę, to zło wraz z innymi wtedy zatrzymali. Wpłynęliśmy na losy świata. To dwie ważne daty. Życzę wszystkim uczniom, wszystkim nauczycielom, dzieciom, młodzieży, rodzicom, aby to był wspaniały rok szkolny. Żeby wasze marzenia się spełniły, żebyście sięgali wysoko, żebyście mogli wrócić do normalności, do koleżanek, kolegów, przyjaciół, żeby to był rok radości, spełnienia i sukcesu.